Cześć, witam Was wszystkich. Jesteśmy w Giżycku, to jest na Pojezierzu Mazurskim. W tej chwili akurat jesteśmy przy ulicy 3 Maja, numer 12 dom. To jest ten, który jest za mną. Będziemy jeździć kilka pętli wokół jezior, które znajdują się w okolicy Giżycka. No i może potem w okolicy Węgorzewa. Powolutku, jak widać, zbieramy się. Jesteśmy już prawie gotowi do wyjazdu. No to wyruszyliśmy i jedziemy. Gosia ma kawkę. Bardzo dobra. Jest zadowolona. Jest dobra. Ach, co za cudowna dziewczyna tutaj jedzie. Daria nas prowadzi po jakichś drogach, jakichś błotach. Kurczę, masakra. Żartowałem. Idziemy sobie w takiej alei drzew. Wybraliśmy się do córki rybaka, ponieważ okazuje się, że dobre frytki dają i rybkę do tych frytek. Nie, no żartuję. Koleżanka Daria mówi, że jadła tutaj ostatnio dobrą rybkę rok temu i poleca, więc postanowiliśmy wstąpić. Uwaga, obserwuj wyświetlacz. Kiedy zobaczysz swój numer zamówienia, goń do baru po jedzenie. Zamówiłem sobie frytki z kapustą i do tego wziąłem piwo bezalkoholowe, nazywa się Nachmielona. Niedobre, nie smakujmy. Udaliśmy się do restauracji Baba Pruska na kawkę i ciasto. Jedziemy zobaczyć pałacyk, który notabene cały czas jest w remoncie od wielu lat. Tak wygląda pałac w Sztynorcie w chwili obecnej. Proszę teraz rzuć się. Asia się zastanawia, czy głębiej wejść, czy poza kostki, czy nie. Proszę Państwa, wszyscy dojechali cali i zdrowi. Cieszymy się bardzo. Część nawet zadowolona. Dobra, spójrzmy na miny, czy są zadowoleni. Natalia, uśmiechnięta. Gosia, uśmiechnięta. Ja jestem zadowolona. Wojtek.
którędy mamy iść. O, tak jest. Tam. Ale to wymyśliły sobie, no. Niespodzianeczkę nam zrobiły dziewczyny. Na leweczki. Ja myślałem, że to są kondony z tego. Brać, tak? Na Boga to cię Ewa poszło, ci powiem naprawdę, no żeż. Kurde, idę pójdę. I proszę Państwa, rozpoczął się dzień drugi naszych tortur, znaczy chciałem przyjemności powiedzieć. Jedziemy dzisiaj w dół mapy, dokładnie nie wiem, też wokół jeziora. Którędy jedziemy? Zbynku, a my tu już mamy mapkę taką, tak, wyruszamy stąd. Jedziemy wbrew pozorom na południe, do Bystry. I jedziemy sobie do Rydzewa, jagodne wielkie, jagodne małe. I tu gdzieś była, tu jest przecineczka, gdyby ktoś chciał skrócić, ale nie sądzę. Jagodne małe, dalej. Szymonka, chociaż tu drogi nie ma. I potem objeżdżamy jezioro Szymoneckie. Tam się podczepiamy pod jakąś przyczepkę i jedziemy Kozin, do... Bogaczewo i Wilkasy. I Giżycko. Potem Giżycko. Tak jest. Dobra. Beria kierownik nasz. Co? No? Beria prawo-lewo. Beria kierownik nasz. A kierownik? Zdecydowała. A ja myślałem... Kierownica nasza. Mała aktualizacja. Kierownik lewy, kierownik prawy. Kierownik lewy, kierownik prawy. Ja zbieram joby. Jestem odpowiedzialna, a ona mi pomagała. Bo ty jedziesz, widzisz, na początku. Dlatego wszyscy myślą, że to ty. A to wspólnie powinniście jechać. Ramię w ramię. Też powinnaś joby zebrać. Dzisiaj ty. I wyruszyliśmy. Jest za 3:09. Wylądowaliśmy sobie w takim oto miejscu, żeby wypić sobie kawkę, zjeść ciastko, odpocząć chwilkę. Przejechaliśmy już ponad 14 km. Dosyć fajne miejsce znaleźliśmy. Właśnie tam pod tym dachem ze słomy. Tam pod dachem jesteśmy. Znalazłem hamaczek, leżę sobie. Hej. Słońce mnie razi. Nasze rowerki. Z tej perspektywy, z hamaka. Gosia się wyleguje. Gosia wypróbowuje inny hamaczek. No i dojechaliśmy do Szymonki. A Gosia kukurydzę męczy. Thank you.
Szybciej, galerniku, szybciej! Galera musi płynąć szybciej! Skóra jeździ po tej metalowym. Galerniku, nie obijaj się! Dawaj, galerniku! Dalej, bo cię batem pociągnę! Już dopłynęłam. Fajne, nie? A czujesz, jak wyciąga plecy? Wyglądasz trochę jak marionetka. Postawiliśmy sobie pod tawerną rowerki. Tutaj na krzesełku sobie usiądziemy. Ludzie w tej chwili poszli sobie pokupować do jedzenia, do picia, wszystkie rzeczy. Tam jest, jak widać, plaża. Trochę nam się grupa okruszyła o dwie osoby. Jedziemy w sześcioro. Odrobimy dodatkową pętlę rowerową, 21 km. No i dwie osoby, no, dwóm osobom się nie chciało. Robi się coraz ciekawiej. Już jedną pętlę zrobiliśmy, taką malutką, bo po Bodzin byliśmy. Miało być 21 km. No, jest 21 i 300 metrów. Ale tereny ładne, nie ma co narzekać. Z uśmiechem, dziewczyny, z uśmiechem. Z uśmiechem, z uśmiechem. GPS, mapka i trasa i jakoś idziemy. No to dojeżdżamy już do końca. Jesteśmy na ulicy 3 Maja. Za chwilę będziemy w domku. No to jesteśmy. Ulica Sportowa. I gotowi. Dojechali. Państwu, jesteśmy już w domku. Taką dzisiaj trasę pokonaliśmy. Nie wiem, czy widać, to będzie. Która jest teraz? Hej, hej, witamy w następnym dniu. Dzisiaj jest trzeci dzień naszych jazd rowerowych. Dzisiaj jest 17 sierpnia 2019 roku. Będziemy na plaży. Właśnie się przygotowujemy. Dzisiaj troszeczkę lajcikowa trasa. Jest 12.05. Wyruszamy o 12.05. 10, coś takiego. Na razie się czuję masakrycznie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Rowerki już przygotowane, zrobione. Natalia dzisiaj na różowo. Z powrotem w spodenkach granatowych. I granatowej czapeczce. Daria na zielono dzisiaj. Góra. Ta się może jeszcze zmienić. Ta się może zmienić, bo wczoraj był seledyn.
przez moment. A wcześniej? A wcześniej było inne. Jakie? Ciemne spodnie. Codziennie. Dobra. To tak. Przed nami trochę szutrówki w lasku, bardzo miło, fajnie, przyjemnie. Już się poszły kąpać. Jesteśmy po plażowaniu. Jedziemy sobie dalej wokół jeziora drugiego. Czad. Droga, w którą przyjechaliśmy, droga, którą pojedziemy, a po środku, proszę bardzo, bar. Elegancko. Zjedliśmy, wypiliśmy sobie, co chcieliśmy. Usiąść można sobie tutaj, rowerki tutaj. Jest miło, przyjemnie. O nie! Fajnie. Jeszcze od tyłu. Skręć. Bo nie widziałem tego. Mam ten. To ruszyliśmy spod knajpki. Jedziemy sobie, czy tam z baru. Jedziemy sobie. Nakręcili z Bydgu tą knajpę? Tak, oczywiście. W środku lasu, nie? Tak. Z żadnego... Fajna atmosfera tam. Super ekstrem. No a teraz jedziemy sobie północną stroną jeziora. W kierunku zachodniej strony części jeziora będziemy z zachodnią częścią jeziora wracać jednego, potem drugiego, aż do Giżycka. O nie! Śluza na rzece Sapina, a tak wygląda z drugiej strony. Koniki były ładne, ale nie podeszły. Więc jedziemy sobie. Troszeczkę podszedł. Cześć. No to już jesteśmy na prostej. Do Giżycka. Zostało niewiele kilometrów. A przejechane już mamy 50 kilometrów. Dojechaliśmy do Giżycka. Asia prowadzi. Jest dobrze. I skręcamy w 3 maja. I dojeżdżamy do domku. Halo!
Jesteśmy! Jesteśmy! Ha, 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 ha! Opa, opa, opa. I udało się wjechać. A tu nasze drzwi, ale tam już nie będę wjeżdżał. Tak wygląda brygada zmęczonych ludków po trzech dniach jazdy. Marek, co ty mówisz? Zmęczonych po dzisiejszej jeździe. No nie mów, że nie jesteś trochę, chociaż trochę zmęczona. Daria. Ja jestem lekko nieświeża, ale nie jestem zmęczona, Zbyszku. No to jest ta, co ściemnia. Dobra. Cześć Gosiu, jak? Okej, okay, ładna trasa? Okej. Fajnie. Poduś, jak tam? Zajebiście. Zajebiście, dobrze. Natalio? Mało. Mało, jeszcze mało. Dobrze, bardzo dobrze. Asi się nie będziemy pytać, ponieważ Asia powiedziała nam, że ona nie chce występować przed kamerą. Asia była na... Tak, Asiu? Ale, ale tak, będąc za kamerą, powiedz, jak było? Superancko. Superancko, świetnie. Ja też powiem, że było fajnie, naprawdę fajnie. To na tym kończymy ten film. Cześć.